Loża radiowa. Jest już z nami Henryk, 126 tysięcy głosów, król. Dzień dobry. Dzień dobry. To kontekst mamy taki wyborczy, to sobie przypomniałem te sławne wybory nazywane kolejnym plebiscytem, gdzie zmierzył się pan z Dorotą Simonides w takich przedterminowych wyborach do Senatu i dostał pan 126 tysięcy głosów. To był absolutny rekord mniejszości niemieckiej, już nigdy nie pobity. No było tak, było tak. To była mobilizacja. No, ale to jeszcze wtedy mniejszości też nie było. Dopiero się zaczęła tworzyć, rodzić. I tak dla przypomnienia, wielu ludzi myśli, ja się pchałem do polityki. Mnie zmuszono do tej polityki. Ja wtedy odpowiedziałem, dobrze, wystartuję, bo trzeba było, żeby uznać mniejszość, ale potem się wycofuję. No, taki, nie wyszło. To wycofanie trochę taki, trwało, tak? Taki nasz podstawowy doradca, profesor Ślązak z Uniwersytetu Wrocławskiego powiedział, tak, 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 tak. I on jedyny wiedział, co będzie dalej. No tak. No ale w sumie to chyba też nie było innego wyjścia, ponieważ no, pana ojciec był twarzą mniejszości wtedy, więc nazwisko miał pan absolutnie właściwe. I dlatego mnie przymuszono troszkę do tego, żeby startować. Ojciec z wielu powodów nie mógł startować. Jego język go zdradzał, jego przeszłość go zdradzała. No, przypomnijmy, strzelec alpejski. Nawet pan to wie. Wiem. I wiem, że walczył w Kaukazie. Ja byłem przecież... To znaczy on walczył na Krymie i na Krymie został ranny. No i pamiętam też, że właśnie byłem na tej uroczystości w Urzędzie Gminy w Krapkowicach bodaj. W Gogolinie, jak dostał to odznaczenie. Jak dostał odznaczenie, tak. Pamiętam. No. A już też taki stary jestem, że pamiętam tamte czasy. A ja już jestem taki stary, że wiele rzeczy zapominam. Dobrze, że mi pan przypomniał. O, właśnie. Ale ja jednak bym wrócił troszkę do tej arytmetyki. Panie Henryku, no 126 tysięcy głosów to był naprawdę imponujący wynik. To był taki potencjalny elektorat mniejszości. I co się z nim stało? Teraz mniejszość no, liczy sobie około 40 tysięcy członków. No ale to też nie zawsze członkowie głosowali. Głosowali też nie członkowie. Nie tylko ci płacący składki. No dziś ten wynik wyborczy to jest taki w najlepszym wypadku około 50 tysięcy w wyborach sejmikowych. Jednak sporo mniej. Tak, ale to jest rzeczą normalną. Ja przez wiele lat zajmowałem się sprawami mniejszości, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, można powiedzieć, na świecie. I to jest rzeczą normalną, taka nieprzymuszona asymilacja. I tak to jest i tak to będzie. Ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, na mniejszość nie tylko głosują członkowie mniejszości, ale również spoza mniejszości. A często bywa tak, że wielu spoza mniejszości głosuje na mniejszość, a mniejszość z mniejszości głosują. No, niestety w ostatnich wyborach zbyt wielu głosowało za PiS-em. Patrząc członków na... mniejszości? Oczywiście. A to ciekawa teza. Oczywiście. Z wieloma ludźmi rozmawiałem na ten temat. Ach, niektórzy to się nawet... Z dwa tygodnie temu jeden ze starych członków mniejszości się kłócił ze mną. On już na mniejszość głosować nie będzie, tylko na PiS. Proszę bardzo. Właśnie chciałam pytać o to, czy jak teraz się rozmawia z tymi osobami, to mówią, w którą stronę będą swój głos oddawać? Czy na mniejszość, czy na kogoś innego? Proszę panią. Zależy, o których wyborach będziemy mówić. No mówimy o samorządowych na razie. Wybory samorządowe rządzą się innymi prawami jak wybory polityczne, czyli parlamentarne. Na swoich tutaj głosujecie. Raczej większość powinna głosować na swoich. Na mniejszość. Czyli na mniejszość, tak. No i tutaj też wielu Polaków na kandydatów mniejszości, na przykład na wójtów, burmistrzów, no bo są sprawdzeni i ten szyld mniejszości, no jest szyldem, tak, ale niezależnie od tego, no głosują ci, którzy chcą tego burmistrza, po prostu. To znaczy, ja powiem tak, do tej pory było tak, może za jakimś jednym wyjątkiem, że to mniejszość wystawiała kandydatów. I
ci kandydaci akceptowali to, co zatwierdziła mniejszość i na odwrót. Dziś mamy do czynienia z czymś niedobrym. Niedobrym szczególnie na poziomie gmin. Czyli z czym? To już zakrawa na pewnego rodzaju raka. Kandydat na burmistrza chce być zaakceptowany przez mniejszość, ale on zakłada własny komitet. Nie startuje z listy mniejszości. Nie startuje z listy mniejszości. No by daleko nie szukać Andrzejka Szura w Krakowicach. No, wczoraj z nim rozmawiałem na ten temat. Ja słyszałem tą rozmowę. Panie Kasiura, do końca prawdy pan nie powiedział, bo Soloch akceptował mniejszość, traktował mniejszość jak swoją, ale w wioskach w gminie Krapkowice startowała mniejszość. Jako mniejszość. Jako mniejszość. Ta lista była. Dziś, panie Kasiura, tej listy nie będzie. I jak się zachowają wyborcy mniejszości? I niestety jest wielu burmistrzów i wójtów, którzy uważają, że to oni są tym ważnym elementem. Moi drodzy, przypomnijcie sobie, gdyby nie mniejszość, to do końca życia byście siedzieli na niewielkim stołeczku urzędniczym w gminie, albo w ogóle by was nie było. A dziś to ja wam powiem, kto będzie na mojej liście. I to moja lista będzie. Ja tu nie mówię o Kasiurze. Mhm. Nie, co, bo Kasiura mówi, że jakby dogaduje się z mniejszością, bierze kandydatów mniejszości. To znaczy błędem zarządu mniejszości było to, że dogadali się z Kasiurą, że Kasiura utworzy własny komitet. No ja pamiętam takie czasy, pan pewnie też pamięta, kazus Huberta Bayera, kiedy to mniejszość po prostu usuwała takich członków, którzy kandydowali z innych list, z innych komitetów. No, jak myśmy prowadzili wybory, to miał być pewien komplet. Przecież wybory do sejmiku nie robią radni do sejmiku. Im się tylko wydaje, to robią radni do gmin. Wybory do powiatu robią radni do, czy kandydaci do gmin. A nie superburmistrz czy superwójt. No, takie coś zaczyna się tworzyć na terenie Opolszczyzny. Panie Henryku, powiedział pan coś bardzo ciekawego, że wielu pana znajomych z mniejszości głosowało na PiS. To może jest coś prawdziwego w takim twierdzeniu polityków Prawa i Sprawiedliwości, że właściwie poza tymi animozjami takimi narodowościowymi, to bardzo dużo PiS-owców z mniejszością łączy. Na przykład chadeckie poglądy, konserwatywne. Dlaczego pan zawsze takie skomplikowane pytania zadaje? No bo to skomplikowany temat. Tylko, że Niemcy, Ślązacy bardzo cenią prawdomówność. A prawdomówności brakuje szczególnie PiS-owi. Tak mówią, żeby zawsze pasowało do okienka. Ale większość partii ma taką skłonność. Ale oni mają szczególnie. Grzech jest kłamać. Oni się podobno grzechu brzydzą. No ale oni uznają głównie jednego księdza z Torunia. Złośliwy pewno... pan jest. A niech pan mi powie, czy nie wierzy pan na przykład w taki scenariusz, w którym po wyborach okaże się, że prawica namówi mniejszość niemiecką do koalicji? Te koalicje pan też bardzo krytykował. To znaczy, ja powiem tak... Ja bym nie miał nic przeciwko temu. Ale najpierw trzeba wybory wygrać. Czyli pana zdaniem możliwa byłaby koalicja mniejszości niemieckiej i Prawa i Sprawiedliwości? Wie pani... Mówię tutaj na przykład o sejmiku. Raczej nie, ale jakby to miało przynieść korzyść i tak by władze mniejszości zadecydowały... Korzyść mniejszości czy korzyść regionowi? I jednemu, i drugiemu.
ale już jedna korzyść została kompletnie skopana, mianowicie powiększenie Opola. To jest grzech śmiertelny dla stosunków pomiędzy mniejszością a PiS-em. I powiem tak, jak wczoraj słuchałem pana rozmowy tak z Bartkiem, jak i z Kasiurą. Ja, Rafał Bartek to pana następca, jeden z pana następców. I powiem, że Bartek dobrze mówi. Tylko ja nie wiem, czy on jest świadomy tego, co się dzieje na dole. To, co na początku już powiedziałem, wielu burmistrzom i wójtom uderzyła woda sodowa do głowy. Zapomnieli, skąd się wywodzą. Nie mówię tutaj i tu druga audycja, rozmowa z panem Kasiurą. Pan Kasiura jest bardzo dobrym burmistrzem. Działa wiele dla ludzi, dla jednych, dla drugich, i on naprawdę nie potrzebował się bać, że jak on wystartuje z mniejszości, to go nie wybiorą. By go wybrali znacznie szybciej, jak startując z własnego komitetu. Z kolei ubiegający się, czy kandydat na kandydata na prezydenta Opola, Marcin Gambiec, startuje z list z szyldem mniejszości niemieckiej, ale w połączeniu z Lewicą, z partią Razem. Znaczy, ale ma własny komitet, jest to KWW Marcina Gambca, znowu nie ma szyldu. Tak. Mhm. A tutaj o Radzie Miasta mówimy, no, że to wspólny front szkoda, z Lewicą. Bo jak teraz zabraknie tych szyldów mniejszości, to za 5 lat nie będzie tego zbierać. Tego się najbardziej boję. Ja nie mówię krytycznie o mniejszości. Mnie jest naprawdę żal mniejszości, że do takich sytuacji dochodzi. Dochodzi również choćby do takich sytuacji, że mniejszość desygnuje na wójta czy tam burmistrza kogoś innego jak poprzednik. No to dochodzi do tego, że ten kandydat mniejszości będzie z mniejszości startował na burmistrza czy wójta, ale tamten też wystartuje. I często wygrywa. To już jest obojętne, czy wygra, czy nie wygra, ale to jest... Rozbicie głosów. Najczęściej w takiej sytuacji wygrywa ten trzeci. Gdzie dwóch się bije. Mówi pan o tym, że taka ewentualna zmiana koalicji, bo jeszcze bym chciał ten wątek dokończyć, może być korzystna i dla mniejszości, i dla regionu. No, pan to przerabiał na własnej skórze. Przecież pamiętamy, że wtedy, kiedy porzuciliście AWS i związaliście się z Lewicą, z SLD, która rządziła w kraju, bo wygrała w kraju wybory, no to utargowaliście bardzo dużo, bo fotel marszałka, co prawda na parę miesięcy potem tam SLD was troszkę wyrolowało z tego, ale też stanowisko wicewojewody po raz pierwszy w historii i można było powiedzieć, że no, potrafiliście wtedy walczyć o swoje. Znaczy ja powiem tak, nie do końca było, bo ja byłem w pewnym sensie wpuszczony na wiosnę tamtego roku. Przez SLD? Nie. Nie, to przez kogo? Przez naszych, którzy mieli ochotę bycia na najwyższym stołku. Ale ja to zaakceptowałem, bo ciężko by było nie akceptować czegoś, co już zostało zrobione. To mówi pan, że Ryszard Galla miał takie ambicje? Ja nie wiem, czy on miał takie ambicje, czy cały klub sejmikowy w ówczesnym sejmiku. Nie będziemy wnikać do tego, ale to nie była zagrywka mniejszości. To była zagrywka SLD. I to oni załatwili sprytnie mniejszość.
No potem się okazało już po wyborach, że mimo, że papier podpisali, no to, to... Tak, tak. Wykorzystali pretekst, jakieś tam stanowisko w powiecie krapkowickim. Nie tylko, ale... Ale pretekst po to, żeby zdjąć marszałka z mniejszości. No. I z góry było jasne, że wygrywając te wybory, wygrany bierze to, co chce. I żadne umowy wtedy ależ nie obowiązują. Ależ oczywiście. No, ale tak to było. Jerzy Szteliga też był niezłym graczem. Co tu dużo oj, mówić? To był, bym powiedział, czy nie najlepszy gracz polityczny na Opolszczyźnie. Kto wie? Nie miałem z nikim lepszym do czynienia. No, ciekawy wniosek. Ale facet dotrzymywał słowa. Jak się umawialiśmy, to on dotrzymał słowa. I nie ma co dużo gadać. Najwięcej, co Rzeczpospolita, ale i mniejszość osiągnęła, osiągnięte to było za czasów rządów SLD. No między innymi ustawa o mniejszościach przecież. Ustawa o mniejszościach, konstytucja. Z nimi można było rozmawiać. Nawet do tego stopnia, że ja miałem prawo ostro przeatakować premiera Cimoszewicza, który potem był moim dobrym kolegą. No i proszę bardzo. Ale również, tu już nie wymienię nazwiska, pan minister sprawiedliwości przegrał sprawę w sądzie. Panie Henryku, mówił pan o tym takim naturalnym procesie niewymuszonej asymilacji, który się odbywa w przypadku członków mniejszości. No, jakoś tam się rozpływają w społeczeństwie, w którym żyją, ale też są inne drogi. Na przykład część tej autochtonicznej, rodzimej ludności, głównie w województwie śląskim, wybiera właśnie opcję śląską. No, mamy dwie partie teraz, które się będą rejestrowały. To jest Śląska Partia Regionalna, czyli dawny RAŚ plus inne ugrupowania. No i dawny tam Związek Ludności Narodowości Śląskiej, Andrzej Roczniok, który zarejestrował komitet Ślązoki Razem. Mhm. U nas też tych Ślązaków takich, którzy się czują mocno Ślązakami, co pokazał spis, jest dużo, ale nie są za bardzo zorganizowani. Myśli pan, że na Opolszczyźnie jest miejsce na taką siłę polityczną? To znaczy, ja bym powiedział tak, te ruchy śląskie powinny znaleźć jakiś wspólny język. Znaczy, każdy z nich może swoje robić, ale jeśli chodzi o sprawy, nazwijmy to regionalne, tak dla regionu opolskiego, jak i dla regionu katowickiego, powinny się zjednoczyć w wyborach, choćby w wyborach tych obecnych samorządowych, bo to są typowe. Czyli błąd, że dwie listy wystawiają, nie idą razem. Każde rozdzielanie głosów jest błędem. Tylko jest pytanie, jak daleko będzie to akceptowalne. Bo przypomnijmy sobie stare czasy, panie redaktorze. Tak. Moje pierwsze wybory do Senatu, gdzie mówi pan... 126 tysięcy głosów. No. To pod jakim szyldem ja wtedy szedłem do wyborów? Ale to nie pamiętam. No właśnie. Ja szedłem pod szyldem mojego nazwiska, które to nazwisko było kojarzone z moim ojcem, ale na spotkaniach mówiłem po polsku. I jedno zdanie było ważące. Ja jestem Ślązakiem. Ich bin ein Schlesier. Wtedy tak się to odbywało pod tym szyldem. Oczywiście dziś inne cele ma mniejszość niemiecka. Trochę inne cele mają Ślązacy narodowości, trochę inne cele ruch autonomii Śląska i
ciężko jest znaleźć tutaj taki wspólny, łącznik. Mniejszość niemiecka ma jeszcze tą istotną rzecz. Mianowicie ma ustawę o mniejszościach. Oczywiście ta ustawa o mniejszościach nie jest w ogóle przestrzegana. Nie w ogóle prawa związane z prawami człowieka. No niech pan nie przesadza, że tak całkiem jest nieprzestrzegana. A co to było powiększenie Opola? To jest do dyskusji. To nie jest do dyskusji. Tu nie ma żadnej dyskusji. W tym momencie powiem jedną rzecz. Litwini mają pełne prawo wcielić w granice Wilna wszystkich Polaków. Chyba za dużo, za daleko idące porównanie, nie tylko mniejszość niemiecka. Nie, to jest to samo porównanie. A można było inaczej sprawę załatwić. Na poziomie rządowym. Tu chodziło tylko i wyłącznie o elektrownię Opole. Można było tą elektrownię przyporządkować nie do gminy, a do powiatu albo do sejmiku podatkowo. I region by z tego ciągnął korzyść, a nie Opole. No cóż, no rzeczywiście był to niełatwy problem. No dobrze, no ale inne zapisy ustawy o mniejszościach związane z edukacją na przykład. No wszystko działa, związane też z tym, że nie macie progu wyborczego, czyli macie reprezentację w parlamencie. To znaczy, to jest, wie pan, to taki jest kwiatek do kożucha. Nie jest aż tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej, ale ja podejrzewam, niestety, będziemy mieli jeszcze jako mniejszość niemiecka wiele prezentów, z których nie będziemy za bardzo chcieli korzystać. No cóż, czas to pokaże. I czas pokaże wynik wyborów. Bardzo panu dziękujemy za wizytę w naszym studiu. Naszym gościem był Henryk Kroll. Dziękuję bardzo. Loża radiowa.